Panie trenerze, gratulacje za zwycięstwo. Czy zgodzi się pan ze mną, że to było takie w pełni kontrolowane zwycięstwo Miedzi dzisiaj, bo od pierwszej do 90 minuty w zasadzie kontrola wasza w tym spotkaniu? Ja bym to podsumował w ten sposób, że piłka nożna zawsze się obroni i my mieliśmy ten plan, żeby w nią grać. Myślę, że Warta ma swoje atuty, ale które się wiązały z tym, że fizycznością mogli nas przeważać i myślę, że to był nasz główny problem, że w początkowych minutach ten kontakt fizyczny był po stronie Warty, ale z każdą minutą, kiedy zaczęliśmy kontrolować grę w piłkę, zaczęliśmy się stwarzać sytuację i później to już tak wyglądało jak pan. A co pana zdaniem było tutaj dzisiaj, no nie wiem, kluczem? Bo tak często gdzieś szukamy po tych spotkaniach tych kluczy, więc co dzisiaj tym kluczem było? Myślę, że u nas ten klucz się nie zmienia. Mamy swój plan na mecz, bez względu na to, z jakim przeciwnikiem gramy. Chciałem zobaczyć, zauważyć, że 8 młodzieżowców grało już w drugiej połowie, także to są młodzi chłopcy, którzy muszą się uczyć grać w piłkę i w takiej lidze, jaka jest ta trzecia, każde minuty dla nich to będą dążyć do celu, jakim jest pierwsza drużyna.